I odwiedzimy tą część miasta. Tu będziemy sobie walczyć z gryzoniami. A może najpierw odczekamy do pełnego wyleczenia. Okej. Teraz musimy pogadać z nim. Witaj, to miłe z twojej strony, że nas odwiedzasz. Mówią na mnie Cienki Boleki i przemawiam w imieniu osady Traperów. Witaj, Cienki, nazywam się Tommy. Czemu nazywacie to miejsce osadą Traperów? No więc ta część miasta, w której teraz jesteśmy, to miejsce, gdzie mieszkają wszyscy traperzy, gdy nie polują na gekony. Jedyny problem, jaki tu mamy, to szczury mieszkające po północnej stronie. Czy kiedykolwiek przechodzicie na północną stronę? Zablokowaliśmy wszystkie przejścia na północną stronę oprócz jednego. Mam klucz do tego przejścia, tak na wypadek, gdyby ktoś z jakiegoś powodu chciał tam pójść. Choć nie mam pojęcia, dlaczego ktoś miałby chcieć tam iść. Ja bym nie chciał. Chętnie wezmę od ciebie ten klucz. Chcesz klucz do północnej części osady? Po co ci on? Zamierzam pomóc ci rozwiązać problem ze szczurami. No dobra, oto klucz. Tylko nie prowokuj tam za dużo kłopotów i nie zapomnij zamknąć drzwi. Dzięki, dzięki. Idziemy. O, zamknięte. A spróbujmy w ten sposób otworzyć. No, coś się nie udaje. O, jest. Chodź, Sulik. Zamkniemy te drzwi tak, jak ten prosił. No. I klucz. Zamknięte. I idziemy dalej. Tu nic ciekawego nie widzę. Ale za to... Może tu coś znajdziemy. Są to jakieś półki i szafki. Nic nie ma. A tu? Też nic. Szafki. O! Gumowe kalosze przydadzą się przy wyprawie do tych jaskiń, poszukiwaniu tego trapera. O, jeszcze jedna para. Będą dla Sulika. Tutaj. To jakiś schowek. Ale pusty. No to idziemy teraz tędy. O, szczur. A masz. No. Sulik mu młotem przywalił. Następny idzie. A, tym razem padł po pierwszym ataku. A masz. I leży. Zginął. Jeszcze jeden. A masz. Zobaczmy. Nie, tu nic nie ma. Tutaj. Pusto. Za to szczury są.
Jednego szczura mniej. I giń. Zginął. Zaraz, a tutaj? Nie, tu nic nie ma. A masz. Sulik mu młotem przywalił. Twoja kolej. I leży. Wow, ile tych szczurów. Dziabnął mnie. Chodźcie, szczurki, chodźcie. Sulik się wami zajmie. Ech. A masz. Leży. Może bym Sulika przypadkiem nie trafił. A masz. Gin. No. Załatwieni, ale tu są jeszcze. Leży. I leży. Ktoś tu zginął. Tu mamy jakieś wejście pod ziemię. Jesteśmy w jakiejś opuszczonej kopalni. Zobaczmy, co tu jest. O! Szczur atakuje. A masz. Nic nie ma. A tutaj? Trochę amunicji. Co to za jakaś maszyna? O, szczur. I leży. A masz. Pójdziemy tędy. Leży. Chodźcie, szczury. A masz. Co to? Nie, nie ma tu nic. O, tu coś leży. Nożyk. Nie ma nic więcej. A tu szczur się chowa. Dobra.
teraz pójdziemy sobie tędy. O, dziabnął mnie. Masz za swoje. A masz. Sulik nie trafił. Okej, tu pusto. To idziemy tędy. Jakieś kości. O, są szczury. Czemu on ucieka? Sulik go dogonił. A masz. Ech. No. O, jest wyjście, ale jeszcze tu się trochę porozglądamy. Jakieś beczki. I szczur. O, całe stado. Jeden załatwiony. Jeszcze dwa. Leży. A masz. Pokonany. O, nie zauważyłem go, ale już po nim. Tu już nic ciekawego nie będzie. Idziemy tutaj. Rozejrzyjmy się tu. Idzie szczurek. A masz. O. Idzie następny. Sulik go załatwił. To może teraz tu. Nie, tu nikogo nie ma. To pójdziemy tędy. Jest szczurek. Okej, znowu Sulik załatwił. O, idzie trochę większy. A masz. No, już go nie zaatakuje. W tej turze. Okej, zginął. Tu jeszcze jeden. A, niech to.
miał, Sulik broń zmienił. A, niech to. Okej. Tutaj. I załatwiony. Może teraz tędy. Następny świnioszczur. No jednak... Sulik, walcz młotem, nie nożem. Dobra. O! O, broń palna. Nareszcie. Ups. Coś dużego tu jest. Szczurzy Bóg. No to użyjmy pukawkę. Ups, silny jest. Kurka, Sulik nie trafił. No nareszcie. Ups. Może użyjmy steampack. Jeszcze proszek. No. Teraz nie masz szans. No, ja jeszcze żyję. No, wreszcie zginął. O, jakiś szkielet. Kasa. I szczurki. Ech. Dobra, zobaczmy, czy tutaj coś będzie. Nie. A tutaj? Tylko szczur. Tu już byliśmy. Czyli tędy. Nie, nic nie ma. No to idziemy tu.
Dwa szczury załatwione. Znowu jakiś wielki. O! Koniec amunicji. Przeładujmy. I pokonany. O, szafka. I oczywiście jakieś wielkie bydle. Leży. O, awans. To tak. 10 na retorykę. 10 na otwieranie zamków. Okej. O, steampaki. Jest tutaj coś może? Nie. Przeżył. Ale Sulik go dobił. A masz. A niech to. I nie ma tu niczego. Tu nikogo nie ma. O, tu coś leży. Narzędzia. Jakiś zniszczony robot tu leży. No to teraz tędy. O nie. Sprawdźmy. Nie, nie ma tu już nikogo. Co tu znajdziemy? Łom i materiały wybuchowe. Teraz drzwi możemy otworzyć na trzy różne sposoby. Albo łomem, ale do tego jest wymagana duża siła. Ja mam na 5, to jest za mało. Możemy je wysadzić materiałami wybuchowymi. Albo spróbować umiejętności otwierania. Ja mam dość dużo, aż 81, więc powinno się udać. Okej, otwarte. I jesteśmy na powierzchni.
Poszukajmy, może coś znajdziemy ciekawego. O, lodówka. Piwko. Może tu coś jest? Nie, nic nie ma. Samochód. Znaleźliśmy regulator baterii. Element do samochodu. Teraz słoik. Poniesiesz to. I może jeszcze to. I wracamy. Musimy wrócić tą samą drogą. Nie ma innego wyjścia. No, wróciliśmy. Tylko że nie. Teraz wyjście jest tu. Kluczyk. Jesteś prawdziwy czarodziejski flet, co nie? Popatrzmy na status. Klamat. Zabij króla szczurów, wykonane. Zostało jeszcze uratowanie tego trapera. O, pojawił się też quest związany z wioską Sulika, czyli uratowanie jego siostry.